od Świdnicy. Dzielnie panował na. Yeah!
emocjach, na spokojną, chcemy dwa słowa zamienić z prezesem klubu w Olsztyniach i trenerem, z panem Markiem Jóźwiakiem. Panowie, szóste zwycięstwo, prowadzenie w tabeli zdecydowane. Jak oceniacie dzisiejsze spotkanie? Tak, na pewno obawialiśmy się tego meczu, bo to jest spadkowicz z drugiej ligi. Ze składu im coś dowiadywaliśmy takimi kolorowymi drogami. Nikt im nie ubył. No cóż, mecz wygraliśmy bardzo wysoko i zaczęły się następne problemy, bo na zasadzie nie chcę, a muszę, grozi nam awans do drugiej ligi. Będzie to, podejrzewam, niesłychana gratka dla kibiców, a na pewno nam przybędzie bardzo dużo problemów finansowych, organizacyjnych. No ale o tym będziemy myśleć. Panie trenerze, pan się zgodzi, że to jedno z najciekawszych spotkań, jakie w tej chwili w Olsztyniach rozegrał. Nie tylko tutaj, ale i również na wyjeździe. Z tego, co mogę powiedzieć, to uważam, że chłopacy zagrali dzisiaj bardzo dobry mecz, wręcz, powiedzmy, można powiedzieć, kapitalny. Dali siebie po prostu wszystko i chciałbym, aby, powiedzmy, zawsze tak, powiedzmy, było, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że no nie zawsze tak jest. Chłopacy naprawdę się starali, bardzo dobrze dzisiaj zagrali i za to, powiedzmy, należą mi się duże, powiedzmy, słowa uznania. Proszę przekazać również w naszym imieniu serdeczne podziękowania. Będziemy trzymać z państwem razem kciuki i obserwować, co dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.